W najbliższy czwartek o godzinie 18:30 DKF Megaron zaprasza na niebanalną historię miłosną, która jest oparta na wątkach z szekspirowskiego dramatu Romeo i Julia, z tym, że nie mamy klasycznych bohaterów. Mamy za to cygańskiego chłopaka, Romeo, który musi stanąć w szranki w pewnym wyjątkowym pojedynku, pojedynku na właśnie tytułowe trąbki, po to, żeby zdobyć sławę i uznanie ojca wybranki swojego serca, Julianny. Widzowie z pewnością doświadczą wspaniałego spektaklu, jeżeli chodzi o muzykę, który dodatkowo rozgrywa się w słońcu bułgarskiego południa, ale oprócz tego będziemy mogli doświadczyć doskonałego aktorstwa i jak napisał jeden z krytyków filmowych, polskich krytyków filmowych, o muzykach występujących w tym filmie nie powinniśmy mówić trębacze, tylko trąbkarze, z tego względu, że za pomocą swoich instrumentów wyczarowują piękne historie. Filmowe adaptacje literatury sprawiają wiele problemów, przede wszystkim twórcom filmowym. Tak jest i tym razem, ponieważ w grę wchodzi dość trudna książka Filipa Rota pod tytułem Konające zwierzę. Na jej podstawie powstał film pod tytułem Elegia, co jednak warto podkreślić, że w filmie tym dochodzi do zmagań dwóch przeciwstawnych osobowości. Z jednej strony mamy dość cynicznego autora książki Filipa Rota, a z drugiej bardzo delikatną reżyserkę Izabel Kosze. To spowodowało, że film jest nie tylko dramatem, romansem, ale także ma głębię psychologiczną. Elegia opowiada o podstarzałym profesorze, wykładowcy, który zakochuje się w swojej studentce. To powoduje, że nie tylko zaczyna odczuwać miłość, zaczyna odczuwać uczucia, których nigdy nie doświadczał, ale uświadamia sobie także swoją starość, swoje przemijanie. Świetne role w tym filmie stworzyli przede wszystkim Ben Kingsley i Dennis Hopper. Jeżeli chodzi o kunszt aktorski Penelope Cruz, no można tutaj dyskutować. Co prawda nie jest ona dodatkiem tylko do pary głównych bohaterów, ale tak jak mówię, Państwo będą mogli ocenić jej aktorstwo. Serdecznie zapraszam. Dla naszych widzów mamy dwa zaproszenia do kina 60 krzeseł. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jakie wcześniejsze filmy, dwa filmy zrobiła Izabel Kosze, które również były pokazywane w kinie 60 krzeseł. Na prawidłowe odpowiedzi czekamy w piątek 17 października od godziny 13 pod numerem telefonu 095 735 34 44.